Rafał, powiedzmy coś o tym pomaganiu. Zaangażowałeś się tak w pomaganie starszym osobom, zakupy. Na czym to polega? Wiele osób się z gminy zaangażowało w to, żeby jakoś przetrwać ten trudny czas kwarantanny ogólnonarodowej. Jak wiemy, jedną z najbardziej narażonych grup społecznych na zachorowanie i na przejście ciężkie tego koronawirusa są właśnie seniorzy. Tak więc tutaj wypadliśmy na pomysł, w zasadzie to pomysł przyszedł do nas z Kamiennej Góry, tam jest grupa bardzo prężnie działająca, robiąca zakupy dla seniorów i właśnie też takie zakupy tutaj dla seniorów w Lubawce wdrożyliśmy. Jak to się odbywa? Senior dzwoni do nas na numer telefonu, numer infolinii, podaje listę zakupów i później przychodzimy, przyjeżdżamy do tej osoby, przywozimy te zakupy, oczywiście z paragonem i osoba wypłaca nam kwotę z paragonu gotówką. Robimy zakupy nie tylko w sklepach spożywczych, również w aptekach, jak wiemy jest tutaj w w Polsce, już taka możliwość, tak zwane recepty elektroniczne. Także też się tego nie boimy i spokojnie, śmiało można też dzwonić do nas, jeżeli chodzi o zakupy lekarstw. Ważnym jest faktem to, że każdy wolontariusz ma na sobie taką właśnie plakietkę. Ta plakietka uwiarygodnia to, że jest to wolontariusz, że nie jest to oszust. Jest to plakietka z numerem do koordynatora, który w razie czego może potwierdzić fakt bycia przez daną osobę wolontariuszem. Jak również numer PESEL, który razem z dowodem osobistym może być potwierdzeniem. Chociażby dla służb, które pilnują porządku w naszym państwie, które pilnują tego, żeby nie wychodzić poza, wiadomy, poza wiadomymi potrzebami, a jak wiemy, wolontariusze są z tego zakazu wychodzenia zwolnieni. Powiedzmy, czy ty obsługujesz? Całą gminę Lubawka czy tylko miasto Lubawka? Grupa wolontariuszy skupiona przy Domu Kultury w Lubawce obsługuje całą gminę. Mieliśmy kilka zleceń również z miejscowości należących do gminy Lubawka, miejscowości ościennych, takich jak chociażby Paprotki czy tam Okrzeszyn, także nie ma tutaj żadnego problemu, mamy samochody, dowieziemy komu trzeba co potrzeba. Powiedzmy o tej inicjatywie, jeszcze takiej wspaniałej, rozdawanie maseczek. Rozdawanie maseczek również jest podzielone na etapy. Pierwszy etap jest to rozdawanie maseczek osobom, które, były, które, są, które są narażone na kontakt z ludźmi w dużej ilości, czyli sklepikarze. Są to osoby, do których, u których się przewija kilkadziesiąt, kilkaset osób dziennie. I oni w dużej części w lubawce pozostawali bez takiej ochrony w postaci maseczki. Sklepikarze, wszystkie sklepy zostały już obwiezione maseczkami teraz będziemy kierować swoją, swoją tą inicjatywę do seniorów, do seniorów, którzy za pośrednictwem naszych radnych. Część radnych się włączyła w to, żeby również dotrzeć do nich w swoich okręgach wyborczych, w których startowali i tam też oni znają tych ludzi, znają, wiedzą, gdzie są starsze, starsze osoby i zadeklarowali się, że dotrą do nich z pomocą. Tak więc tutaj ta akcja w drugiej części będzie się właśnie opierać na tym, żeby dotrzeć z maseczkami do seniorów, ale bardzo bardzo ważnym tutaj faktem jest to, że niespełna 2,5 tysiąca maseczek przekazała nam firma RS Textile, pan Mirosław Rudzki i pan Dariusz Śnieżny. Pracownicy tej firmy wykonywali maseczki po godzinach pracy, czyli całkowicie w formie wolontariackiej. Za to bardzo, bardzo chylimy czoła wszyscy i z tych maseczek będziemy korzystać właśnie w tej drugiej części rozdawania maseczek seniorom. Powiem tak, bardzo, bardzo ciekawą akcję tutaj powiat kamiennogórski rozpoczął. Zostań w domu będzie dobrze. I tym właśnie hasłem, będzie dobrze, to się na pewno kiedyś skończy. Ja osobiście, jako Rafał Czura, jako tutaj pracownik Domu Kultury w Lubawce, jako mieszkaniec gminy Lubawka, młody mieszkaniec, zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo pozostali w domach. Jeżeli ktoś ma kolwiek, z czymkolwiek problem, prosimy dzwonić, na pewno pomożemy, ale na pewno będzie dobrze. Zostańcie w domach.